Wrocławianie przegrali w półfinale swojej grupy z Chrobrym Głogów po czteromeczowej batalii, w której każdy mecz kończył się tie-breakiem. Nic zatem dziwnego, że siatkarze czuli się gotowi na awans o poziom wyżej. Gdy nie udało się sportowo, trzeba było wdrożyć inny plan. Ten zakładał zamianę miejsc z jednym z klubów pierwszoligowych, który byłby chętny na kontynuowanie gry w drugiej lidze. Chcieliśmy sportowo, no niestety się nie udało, ale bardzo jestem zadowolona z chłopców, bo naprawdę osiągnęli bardzo dobry wynik i tu należy im pogratulować. Mamy już podpisane porozumienie, które dzisiaj właśnie przedstawiliśmy. Są to dalsze etapy, tak jak tutaj panowie wspomnieli, komisja licencyjna, ale staramy się wszystko dostosować, żebyśmy już od nowego sezonu wystąpili w pierwszej lidze po tych właśnie 10 latach i żeby Gwardia, tak jak zawsze wspominałam, była w blasku chwały. I dla tych dzieci, dla tej młodzieży, która odchodzi od nas z Wrocławia, była jakąś taką alternatywą, że mogą zostać we Wrocławiu, mogą być w pierwszej lidze i dalej edukacyjnie i sportowo być w naszej takiej rodzinie gwardyjskiej. Stolica Dolnego Śląska przeżywa ostatnio prawdziwą huśtawkę nastrojów. Pod znakiem zapytania stoi udział w ekstraklasie siatkarek Impelu w pierwszej lidze, natomiast zagrają szczęśliwie zawodnicy Gwardii. Wrocławiowi należy się to, żeby mieć dwa zespoły w najwyższej klasie rozrywkowej, czyli zespół kobiet i zespół mężczyzn. Faktycznie niepokojące jest to, że może się tak stać, że nie zobaczymy w lidze kobiet zespołu Impelu Wrocław, aczkolwiek prezes Grabowski nie składa broni i przez cały czas walczy. Bardzo mocno zaangażowało się środowisko kibiców Impela Wrocław, którzy też pomagają w tej walce o utrzymaniu zespołu i chciałbym i mam taką nadzieję, że uda się zorganizować wspólnie i podjąć takie działania, żeby ten zespół pozostał. Natomiast to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło, bardzo mnie to cieszy. Krok do przodu. Zespół Gwardii Wrocław w pierwszej lidze to bardzo cieszy. W tej chwili we władzach tego klubu zasiadają takie osoby, u których widzę determinację niesamowitą do tego, żeby piąć się w górę i małymi kroczkami realizują te założenia, o których rozmawiałem z nimi 2 lata temu. Gwardia równocześnie starała się o grę w pierwszej lidze i budowała zespół na zaplecze ekstraklasy. W drużynie będzie wielu zawodników, którzy są wychowankami Gwardii, ale nie tylko. W sezonie 2018-19 zespół będą reprezentować przede wszystkim zawodnicy stąd. Rozpoczęliśmy rozmowy od wychowanków nie tylko gwardyjskich, ale od wychowanków, których mieliśmy też w kadrze Dolnego Śląska, którą miałem przyjemność prowadzić. Nas jest na razie nie chcę może ujawniać, bo to nie czas i miejsce, ale z tymi właśnie zawodnikami porozumieliśmy się, dogadaliśmy się i przy ich współpracy tworzyliśmy pozostałą część zespołu, która też już jest niemal w komplecie zbudowana. Nie wiadomo, gdzie Gwardia będzie rozgrywać swoje mecze, hala przy Krupniczej może się bowiem okazać za mała. Spotkanie z wysokości trybun będzie mogło śledzić tam ledwie kilkuset fanów. To jest naszą taką krótką alternatywą. Musimy coś zrobić, żeby ten ośrodek na ulicy Krupniczej został naszą taką bazą treningową. No ale wiadomo, zderzamy się z rzeczywistością, że w mieście Wrocławiu nie ma takich obiektów treningowych, nie ma takiej hali, nie ma podbudowanej hali, a wiadomo, to są duże nakłady finansowe, żeby tą halę pobudować i żeby na przykład od przyszłego sezonu zacząć na nowej hali. Staramy się pozyskać jakieś obiekty, nie mówię, że siedzimy i zwieszamy głowę, że tego obiektu nie ma, tylko po prostu szukamy alternatywy. O co Gwardia będzie walczyć w pierwszym sezonie po latach w pierwszej lidze? Każde zwycięstwo będziemy brali naprawdę jako duże wyróżnienie w tej lidze. Ja nie będę ukrywał, budujemy zespół na połowę tabeli i tam chcielibyśmy się znaleźć. Wszystko, co uda nam się powyżej zdobyć, to będzie nasz wielki, wielki sukces. Chcielibyśmy uniknąć oczywiście gry o utrzymanie, bo żaden z klubów nie chciałby się tam znaleźć. Także jeżeli nie będziemy musieli walczyć o utrzymanie w pierwszym sezonie, będzie to już naprawdę to, na czym nam zależy jeszcze przed sezonem. Gwardia Wrocław ostatni raz na parkietach pierwszej ligi występowała przed 10 laty. 2 roczniki, jeden młodszy, drugi starszy. Ci starsi urodzeni w 2008 roku pokazali, że mimo młodego wieku i jeszcze małej liczby treningów, które za nimi, potrafią grać bardzo dobrze. Pierwsze miejsce dla Boomeranga Wrocław 3, drugie dla
Bumeranga Wrocław 2. Obie te ekipy odniosły po 5 zwycięstw i poniosły zaledwie jedną porażkę. Trzecie miejsce zajęli piłkarze MKS-u Siechnice 1. Były też wyróżnienia indywidualne. Mateusz Kincer został najlepszym zawodnikiem. To gracz MKS-u Siechnice 2. Najlepszym strzelcem Mateusz Baczal z ekipy Bumerang Wrocław 3. Na najlepszego bramkarza wybrano Igora Szczepanowskiego z Siechnic. W rywalizacji wzięło udział 7 zespołów. Podobnie obsadzony był turniej rocznika 2009. W szranki stanęło także 7 ekip, ale podium wyglądało już zupełnie inaczej. Zawody w tej kategorii wiekowej wygrali piłkarze Ślązy Wrocław 1. Pokazali się z kapitalnej strony, rozegrali 6 meczów i wszystkie zakończyły się ich sukcesem. Na drugiej pozycji zmagania zakończyła ekipa Parasolu Wrocław. Drużyna odniosła 4 zwycięstw i poniosła 2 porażki. Na trzecim stopniu podium Ślęza Wrocław 2. Najlepszym zawodnikiem wybrano Przemysława Stańko z MKS-u Siechnice. Najlepszym strzelcem został Bartosz Brenner ze Spartana Wrocław 1, a na najlepszego bramkarza wybrano Kajetana Pęczka ze Ślęzy Wrocław 2.